Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was w kolejnym odcinku na Osinie. Seria Polskie Mapy. Zobaczcie, co mi się tutaj udało zrobić. Tu jest prawie pół miliona. Pół miliona litrów sieczki. To będzie zrobiona, tutaj będzie taka potężna kiszonka zrobiona. Wreszcie te pola skończyłem. No i dzięki Rudemu. Rudy to wszystko tak ładnie ugniótł. I teraz cyk, mogę wskoczyć na dach o dobory. Okej. Okay. Ten odcinek dosyć ważny, z racji tego, że jak gdyby oficjalnie rozpoczynamy. Ale przykryjemy sobie najpierw kiszonkę. Cyk. Zobaczcie, jaki tu jest poziom. Elegancko. Tylko jak zwykle nie będę mógł ruszyć stąd, to muszę wyjść do jakiejś innej maszyny. Dobra. Okej. Okay. Tym odcinkiem. Tutaj jakoś nie za bardzo wyszło. Tym odcinkiem rozpoczynamy sobie jak gdyby drugą serię. No, dalej te same gospodarstwo, większość maszyn dalej ta sama. Krowy w oborze te same, tak samo ryczą i są, w większości są te same, chyba że w ciągu nocy mi jakaś jedna przybyła. Ale jest to nowa seria, jak gdyby nowy sezon, może nie nowa seria, nowy sezon, tak? No i tak, w dzisiejszym odcinku będziemy kupowali nowy traktor, na który dosyć długo już czekałem. Ale to może troszeczkę później. Nowy sezon. Co prawda zostało mi jeszcze jedno pole. Zobaczcie, jak ta kiszonka tutaj wygląda. Co prawda zostało mi jeszcze jedno pole, które przeoczyłem. Jest tam kukurydza i w takim miejscu, że nie zauważyłem, że tam jest. No ale wyłączone mam usychanie, tak więc. No, zbiorę ją w następnym roku, jak gdyby. No i cóż. No dobrze, to. Zanim zaczniemy kupować sobie traktor, bo już większość chyba wie, jaki to będzie traktor, ale no, zanim to zaczniemy to robić, to może rozpoczniemy tutaj. Przejrzymy sobie traktory, gdzie co jest, bo w sumie szczerze. O, dobra, 60. Nie będziemy tutaj marnowali czasu i puścimy już niektóre maszyny w ruch. Tutaj 60 na zwykłym pracowniku chyba puszczę, co nie? O, sobie jeszcze raz przejadę w tą mańkę i ją na zwykłym pracowniku puszczę. Nowy sezon. Zdecydowałem się na nowy sezon z racji tego, że podoba mi się ta mapa. Wszystkie pola trzeba będzie uprawiać, chociaż tak jak już wcześniej wspomniałem, o jednym polu zapomniałem. No i zaczynamy generalnie od wielkiego siania, nawożenia i tak dalej. Powiedzmy, że to jest, powiedzmy, taka sytuacja, że teraz jest jak gdyby wiosna, tak? Ja wiem, że niestety w farmingu nie ma tych pół roku, no ale tak, umówmy się, że jest wiosna, to puszczę pracownika, 60 się troszeczkę będzie męczyła, no ale zrobi swoją robotę, tutaj zabronuje. Dlaczego tak powoli? Aha, bo tempomat chyba jest tak źle troszeczkę ustawiony. Dobra, ustawimy na 10 powiedzmy. Następny, o, to będziemy za chwilę sprzedawać, tutaj kombajn. O, świetnie, tu pojedziemy sobie talerzówką. Siódemka, tylko na jakie pole? Ja już 2 dni temu tutaj zasejwowałem tą grę i szczerze mówiąc nie za bardzo pamiętam. A, już wiem. Wiem, które pole będziemy. Będziemy ten duży klin po kukurydzy robić. Mam nadzieję, że mam crossplaya załadowanego. Z tego, co pamiętam, powinienem mieć. Powinienem mieć, ale to jest numer, pole numer. Zaraz zobaczymy. Agregat widzę już, 31. To sobie załadujemy to. I tu będzie rzadkie foliista od razu szła. No, bo nawożenie potrzebne jest. No, nie chciałbym tego mi mineralnego nawożenia nadużywać. Obornik będzie w następnym odcinku na pewno. A tutaj sobie puścimy pracownika. Jest ta opcja. To chyba ta opcja może być. Dobra. Pierwszy punkt. Rozpocznij kurs. To zrobi kółko. Dobra, to mu pomogę. Włączamy już wreszcie wzrost, bo ten wzrost był wyłączony i w tym odcinku włączymy też wzrost. Oczywiście ja będę go tylko włączał tak troszeczkę, bo nie ma sensu, bo nie zdążyłbym po prostu przy tej ilości pól obgonić tego wszystkiego i najprawdopodobniej za 2 odcinki musiałbym zacząć tutaj żniwa już, bo rzepak by mi dojrzał, a więc nie chciałbym tego zrobić, będę wyłączał jak gdyby co jakiś czas. No zobaczymy, czy to będzie w ogóle sianie. Będzie odchodziło sianie. Siewnik niewłączony. Dobra, poczekajcie. Zatrzymam pracownika. Czy on włączy siewnik? Jest! Dobra. Czyli tutaj będzie rzadkie foleista.
6 metrów, szerokość robocza, on sobie będzie robił też w tle, a my wracamy, co, jeszcze 16 jest gdzieś, 16 jest gdzieś, już wiem, tu jest w tym miejscu 16. O kurczę, tutaj będzie miała też niezła jazda, ale mam nadzieję, że mam też tutaj, chyba mam, to jest pole numer 26, czy ja mam, a jest, pole 26 orka. Cyk, też sobie odpalimy, pierwszy punkt. Cyk. Nie no, chodzi o to, że ja tam będę owszem kupował fajne rzeczy, fajny traktor, który mi się podoba, ale tutaj, żeby w tle już coś się działo, co nie? Żeby pracowało to, żeby nie było przestojów. Jedziemy tutaj z orką, mam nadzieję, że tu będzie wszystko elegancko, bo to są... stój. Właśnie, bałem się, że mi tutaj w rzepak wjedzie, bo chyba w złym miejscu stał. Jak on to będzie robił? No, trochę się tutaj wodowa na rzepak, ale git. Dobra. Zobaczcie, jaka tutaj górka jest. On tutaj będzie orał. Szesnastka, aha, szesnastką w poprzednim odcinku tam... o kurczę, tu nie ma, tu jest jakaś kolizja, nie mogę wejść w ogóle. No, tu jest kolizja. Tutaj szesnastką zaorałem te pole. Wreszcie, zobaczcie. Tężne pole. Tutaj będę siał, najprawdopodobniej będę siał soję. Soję, bo... No jest dosyć dużym polem, a ja nie chcę później żadnej słomy tutaj zbierać, wiecie o co chodzi. Jest dosyć trudnym polem, tak więc no zasiejem na tym całym polu soję. I one wreszcie tam zostało zorane. Zostało mi jeszcze jedno pole, ale tego tam jest, na tym polu jest kukurydza i no i nie wiem co z tym zrobić. Już sieczki nie zrobię, bo no już ten zbiornik jest tam, ten silos jest pełny, tak więc nie ma sensu. Tutaj będzie oprysk. W sumie mógłbym zacząć oprysk. Ciekawe czy mogę. Zaraz zobaczymy, czy ja mam te dwa... No tutaj dwa kursy będę łączył z tego co pamiętam. Pole numer 18, tak? Oprysk uzupełniania, czyli sobie założymy dwa. I dodamy drugi oprysk. To będzie jak gdyby pierwszy raz na tej mapie, kiedy są... Nie, w sumie tutaj trzy połączyłem. Czekajcie, wyłączę, bo chyba stary jeszcze był rzucony. Czyli nawożenie i oprysk sobie dołożymy. Cyk. Ta opcja. No i niech też jedzie. On sobie tutaj pojedzie pewnie sam. Czy pojedzie sobie sam? Czekajcie, bo chyba będę musiał przestawić ten traktor, bo w tym miejscu jest właśnie refill point, sobie zrobiłem. Na tym oto polu będę właśnie miał taki... Nie będę tutaj w ogóle nic uprawiał. Początkowo myślałem, że może mi się udać połączyć te pola, ale no teoretycznie mógłbym połączyć, ale z dalej by te miedzy istniały, tak więc nie ma sensu czegoś takiego robić. Dobra, 80 będzie opryskiwała chyba tutaj ten rzepak. Tak, na tym polu będzie opryskiwała rzepak, to my sobie spokojnie zostawimy. Niech ona tutaj działa, a my wracamy do sklepu, bo będziemy kupowali nowy traktor. Ale zanim kupimy nowy traktor, co prawda już mam wystarczającą ilość pieniędzy, to sobie sprzedamy jeszcze rzeczy, które już wcześniej wam mówiłem, że będę sprzedawał. Będę sprzedawał sieczkarnię, bo ona mi już tak naprawdę do niczego nie będzie potrzebna. Z racji tego, że no tyle będę miał kiszonki. Mam taką dużą kiszonkę, że pfu, panie, to mi naprawdę wystarczyłoby na, nie wiem, 20 albo 30 odcinków. 500 000, no chyba, żebym dużo krów dokupił. Dobra, co sobie sprzedamy. Sprzedamy dom za 120 tysięcy. Za to można już mieć traktor w sumie, co nie? W miarę dobry. I jeszcze cyk, czyli mamy do dyspozycji aż 321 tysięcy. Z taką ilością gotówki to można naprawdę poszaleć w sklepie, co nie? A więc idziemy do sklepu. Dobra, idziemy sobie, szukamy, gdzie jest ten nasz traktor, który sobie wymyśliłem. Będzie to klas. No jest tu, ale Xerion, to bez przesady. Nie, Xerion, nie. Na to gospodarstwo nie potrzebujemy Xeriona. Ale jest tutaj Arion. Arion, będziemy kupowali Arion. Będziemy kupowali Ariona. Ale zanim kupimy, to chciałbym jeszcze podziękować tym wszystkim, którzy mi tutaj podpowiadali. Fajnie to wyszło, że padło tyle fajnych propozycji. Oczywiście większość z nich będzie, jak gdyby, wykorzystam. Ale, bo jeszcze jest tutaj kilka odcinków, tak więc spokojnie, będą jeszcze nowe traktory. Ale zaczniemy sobie od Ariona. A dlaczego kupujemy Ariona?
Tutaj nawet nie chodzi o to, że on ma na przykład 140 koni, mógłbym tutaj konfiguracja aż do 195 koni, nie potrzebuje aż takiej dużej mocy, ale tu chodzi o to, że on ma prędkość 50 koni mechanicznych, kilometrów na godzinę, co generalnie mi bardzo tutaj w tym momencie pasuje, z racji tego, że są pewne takie funkcje transportowe, takie kursy transportowe, kiedy wymagana jest dosyć szybka prędkość. To wynika z tego, że tutaj są drogi wąskie i ja boję się czasami puszczać jak gdyby dwóch kursów w tym samym czasie, dwóch kursów, które są jak gdyby częściowo odbywają się po drogach, ponieważ te kursy mogą kolidować, te traktory mogą kolidować ze sobą, bo to są wąskie drogi. No i zależy mi na tym, żeby ten traktor zbyt długo nie przebywał na tych drogach, w miarę szybko zrobił to. A poza tym teraz jak będą już obsiane pola, co prawda to wygniatanie jest wyłączone, ale ja mam zawsze te obawy, żeby tam, nie wiem, po zbożu, które już jest tam w pewnej fazie wzrostu, żeby jeździć sobie tak, więc będziemy nawet, jeżeli będę opryskiwał, czy też nawoził, to będziemy próbowali to, nie wiem, dojechać na te pole gdzieś po drogach, tak, więc nie gdzieś tam przez pola, więc potrzebuję w miarę szybki traktor. No i ten traktor mi to zapewnia, bo to jest 50 km na godzinę. Nie patrzę za bardzo na moc, bo akurat to nie jest zbyt istotne. Ale traktor jest uniwersalny, posiada konsolę. Na razie nie będziemy tej konsoli montować, bo na razie nie potrzebujemy. Mógłbym zwiększyć moc silnika aż do 195 koni, ale zostaniemy przy standardowej wersji 140-konnej, przy tej podstawowej. Oczywiście tutaj jeszcze zmiana kół, ale to nie jest potrzebne nam, jak gdyby tutaj na Osinie, bo jest wyłączone wygniatanie. Tak więc sobie kupujemy Ariona w wersji 530, 140 koni mechanicznych. 138 tysięcy, no stać mnie, że się tak wyrażę. Stało mi jeszcze 180 tysięcy, tak więc no najprawdopodobniej niedługo będzie następny nowy traktor. I tak się właśnie prezentuje Arionik 530. Niektórzy mogą mieć zastrzeżenie co do tego modelu, że tam czasami coś nie tak w tym modelu, ale mam nadzieję, że on będzie współpracował z crossplayem i to najważniejsze jest. No może nie wygląda jakoś niesamowicie ten model, ale no mam nadzieję, że będzie robił to, co ma robić. W środku jak to wygląda. A już włączyłem IC panel przez przypadek. O, kierownicę sobie capniemy. Dzisiaj ciepełko, to zaraz tutaj możemy sobie Dobra, tutaj wszystko chodzi. No, o, jeszcze komputery odpalimy. Dobra, w menu. Dobra, tak sobie zostawimy. I tak jest tylko jedna opcja, to bez przesady. No i tak to wygląda. Fajny traktorek. Najważniejsze, że jest dosyć szybki. Aha, jeszcze tu za chwilę wrócimy. Ale w sumie pojedziemy sobie najpierw na gospo. Dzisiaj nie będziemy tego klasa już dorzynać, dotrzemy go troszeczkę. Tak więc dostanie taką łatwiejszą robotę. Wcześniej byłem na takim polu, na którym nic nie będę robił, bo te pole będzie taki, przeznaczę na taki hub. Tam będę właśnie trzymał nawozy, żeby nie jeździć na gospodarstwo cały czas. Te pole jest jak gdyby tak w środku innych pól. I tam właśnie będę dzisiaj właśnie tym klasikiem sobie zawieziemy nasiona, nawóz i takie inne rzeczy. Przygotujemy się pod następny odcinek, a w następnym odcinku właśnie ten klas będzie w głównej roli. O kurczę, po tym rzepaku pojechałem. Tu jeszcze słoma jest do zebrania. Nowy sezon, a jeszcze mam słowę do zebrania. No tak wyszło. W następnym odcinku tym klasem będziemy sobie rozrzucać obornik. Trasy, kursy są zrobione na ładowanie obornika. Gdzie jest ta przyczepa Joskina? Tutaj jest. Weźmiemy ją, wykorzystamy. I tak jak wspomniałem, o, od razu sobie ciężar podepnę z przodu. Dzisiaj będzie troszeczkę docierany. Łatwiejsza robota. O kurcze, lufka funkiel już podrapana. Ale to mam nadzieję, że obciążnik tylko dostał. Cyk. I jedziemy z powrotem do sklepu, bo tam właśnie będziemy kupowali nawozy. Będziemy kupowali oprysk, będziemy kupowali dużo nasion. Dużo nasion będziemy kupowali, bo będziemy dużo siać, dużo siać. Oziębiny są posiane. No, ale nie będziemy siać owsa tutaj. Ani żyta.
Skupimy się na podstawowych. Chyba tutaj można siać owiec i żyto. Nie wiem, nawet szczerze mówiąc nie wiem, ale nie ma chyba opcji sprzedania, sprzedaży tych zbóż, tak więc nie będziemy tutaj kombinować za bardzo. Ale owszem, słonecznik będzie. Dużo soi. Zobaczymy zresztą, jak to. Jeszcze na temat zasiewów to jeszcze sobie pomyślę. Dobra. Fajnie wygląda. Może nie wygląda jakoś niesamowicie, bo są chyba nawet lepsze mody tego klasa, ale dobra, taki mam. I już mówiłem, dlaczego kupiłem klasa. Nie będę do tego wracał. Kupujemy sobie nasiona. Dużo nasion będzie, bo dużo pól mam. Nie wiem, jaki tu jest całkowity areał. Nie wiem, czy ktoś by. Ale nie, to nawet tego nie wiem, czy można by policzyć w jakiś sposób, bo tutaj wszystkie pola są na starcie, tak więc nawet nasze, tak więc ciężko mi powiedzieć i jaka jest łączna powierzchnia tych pól. No, ale jest trochę tych hektarów. Dobra, kupimy sobie kilka worków z nasionami, bo rzeczywiście tutaj będzie potrzeba nam. A jak sobie już tam. Joskinkę tam zatargam, te wszystkie nawozy też. Cyk. 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 No i będziemy dużo opryskiwali też. Raczej będziemy opryskiwali, to wynik to jest bardzo proste. Stosuję taką zasadę. Dopóki coś, nie wiem, powiedzmy, że będę opryskiwał wszystkie uprawy od drugiego, jak gdyby, stopnia wzrostu wzwyż, tak? Jeżeli jest coś tam dopiero zasiane albo w pierwszym stopniu, to będę to, nawo to będę to, będę tam stosował nawóz, a jeżeli to już troszeczkę wyższe jest, to będzie tam już oprysk, tak? Żeby to miało jakoś tam ręce i nogi, powiedzmy. Jak tu jest? Work position round bales. To musimy zmienić na co? Musimy zmienić na palec, tak? I teraz mogę U wcisnąć i one będą skakiwały tu elegancko. Początkowo miałem to przewieźć za pomocą tura, ale przecież ja mam tą przyczepę z autoloaderem, tak więc ją trzeba wykorzystywać też. Cyk, jest świetnie. Wszystko mam. Sobie podpowiadacza wyłączę i jedziemy na te pole, które przeznaczyłem na takie pole właśnie, gdzie. Początkowo miałem nawet taki pomysł, aby tam wybetonować kawałek, co nie, takie bariery tam postawiać, ale to by raz, żeby mnie kosztowało, a za te pieniądze wolałbym kupić sobie nowy traktor, bo czasami tutaj traktorów brakuje. No w tym momencie są trzy traktory pracują, tak, trzy traktory pracują. No, jeden w sumie mógłby od razu wszystkie, mógłby wszys mogłyby wszystkie pracować od razu, ale tam w jednym brakuje nasion, tak więc spokojnie. I w następnym odcinku tutaj też już tak będzie, że będą wszystkie traktory pracowały. Ja sobie będę jeździł, nie będę robił cosplaya na obornik, chociaż można to spokojnie zrobić, ale ja sobie będę po prostu chciałbym też pojeździć nowym traktorem, tak więc obornik będziemy. Gdzie ładowanie obornika będzie zorganizowane na cosplayu, natomiast ja sam będę rozrzucał obornik. Dobra, tu jest ten hub, sobie zrobiłem. O, tu już chyba czeka 80 na oprysk. Mam nadzieję, że tutaj wszystko działa. Zaraz zobaczymy, czy ta 80 ma. No właśnie, no nie ma. I ona właśnie tak to ma właśnie wyglądać, rozumiecie? Że tutaj się skończył oprysk i 80 przyjechała sobie tutaj. Ja teraz i zatrzymała się w punkcie, ona oczekuje, aż ja ją tutaj załaduję. Znaczy załaduję ten oprysk. Dobrze, czyli o to właśnie mi chodziło, to wszystko działa. Tutaj obciążnik, tak troszeczkę nisko. W sumie dobrze, że nisko. No i tutaj sobie wyładujemy to wszystko. Proxima też dojeżdża i będziemy próbowali uzupełnić opryski, tak żeby to się działo cały czas, żeby była robota, żeby robota szła. Żeby te traktory nie stały i nie oczekiwały na jakieś nie wiadomo co. Żeby cały czas leciało coś w tle. O, chyba 60 skończyła swoją robotę. Czekajcie, ja sobie włączę automat, się będę męczył.
Tylko że na tym automacie nie będę mógł chyba, nie będę w stanie uzupełnić, co nie? Czekajcie. Dobra. Nie będę w stanie uzupełnić tego opryskiwacza, tak? Podjedziemy sobie. Wejdę do 80, uzupełnię oprysk. Muszę zatrzymać. Dobra. Tak to będzie wyglądało. Tak samo za chwilę uzupełnię, bo tam w tamtym siewniku podpiętym do Ursusa nie ma nasion, tak więc tak to będzie wyglądało. Rozpocznij kurs. I 80 sobie pojedzie dalej opryskiwać. I zacznie, mam nadzieję, w tym miejscu, gdzie skończyła oprysk. A my teraz sobie jeszcze załadujemy tutaj nasiona. I do siewnika. I ten siewnik też, tylko nie pamiętam na jakie pole pojedzie. Ale on chyba ma tam, mam zaprogramowane już z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. No te siewy to jest dosyć ten, taka uciążliwa robota. No sobie zautomatyzujemy. Ja nie będę tutaj za bardzo siał. Ewentualnie, znaczy siał będę, tak? Tylko że za pomocą crossplaya, tak więc ja nie będę tutaj musiał robić, siedzieć tutaj jak gdyby. Zamknij pokrywę N. A jest, pokrywa otwarta. Dobra, już wiem dlaczego, bo tu jest włączony ten automat. Niestety jak włączycie automat na CSZ-cie, to nie można jak gdyby opróżniać tych worków z nasionami, dlatego trzeba wyłączyć automat. Teraz jest bez automatu i dopiero teraz będę mógł uzupełnić te nasiona. O, leci. Leci, leci, leci. Tu jeszcze sobie następny. Chyba tych nasion mało kupiłem. Ale to spokojnie, kupimy jeszcze w następnych odcinkach. Dobra, chyć, chyć. Bez, teraz bez automatu sobie pojedziemy. Zaraz tam pójdę sprawdzić 80, gdzie ona tam. O, widzę tam po polu gania. Czyli wszystko to działa. Tak jak miało działać. I z tego się cieszę. No mi się wydaje, że 60 skończy. O! Już chyba pełny jest zbiornik, tak? Dobra, pełny zbiornik. A no bo tu jest 1500 w tym zbiorniku. Czyli jest ok. I tak to będzie wyglądało, że generalnie. No mógłbym to zorganizować na gospodarstwie, ale te maszyny musiałyby daleko jeździć. Czekajcie, ja wyłączę. Te maszyny musiałyby jeździć na tym gospodarstwo, tak więc na tym polu, no, malutkie pole, tak więc, no nie wiem, co na tych małych polach zrobię, może słonecznik zasiejemy, zobaczymy. Tutaj co jest? Tutaj było pole numer 18? Nie. Aha, tu jest, pole numer 9, dowóz, aha, dobrze, to już wiem, o co chodzi. Poczekajcie, bo przez przypadek 2 włączyłem. Dwa razy kliknąłem. Jeszcze sobie tu zaznaczymy siew. Jest, to już jest. Najbliższy punkt rozpocznij. On sobie już sam pojedzie. Ten, mam nadzieję. No, on pojedzie sobie spokojnie. Tam zobaczymy, jak tu 80. A, 80 opryskuje. Elegancko. I o to mi właśnie chodzi. Teraz chyba uwrocia robi. O to mi właśnie chodziła. To sobie wszystko będzie samo działało. Dobra. Go tak powoli. O kurcze! Czekaj, poczekajcie. Ale czego to narzędzie musi być załadowane? Zatrzymaj. Muszę mu włączyć tą transportową opcję najpierw. Nie, tą opcję. Zapomniałem, że tutaj jest agregat i on nie może mieć coś takiego. No i niech jedzie teraz. On jak dojedzie na te pole, to mam nadzieję, że tam zaczai, że trzeba siać. Musi być załadowane. 7. Uuu. 7 już. No, 16 tam skończyła robotę. Zaraz zobaczymy, jak to tam wygląda. A 7. Tutaj będą nawozy potrzebne. Tutaj jeszcze nie zorganizowałem, jak gdyby, dojazdu.
I to był pro. Głupotę nie. Mogę sobie zrobić jednak dojazd. Bo teraz to już jest za późno. Dobra, to sobie jedziemy na. Chociaż nie, w sumie mogę zostawić i tu przyjadę z tym, z nasionami. Co nie? Tak więc tak to będzie. Zgubiłem się. Zgubiłem się, tutaj pan sobie tam spożywa coś. Gdzie jest zetor? Gdzie jest mój zetor? Nasiona... Z nasionami pojedziemy tam. O kurcze. No już zaczęły się problemy, ale no... Bo chyba... Wiem, no Ursus na tej drodze tam utknął. Tam rzeczywiście ciężko jest tutaj po tych drogach. A z tym siewnikiem to on pewnie zahaczył jakiegoś krzaka i nie może pojechać. 16 skończyła robotę, skończyła orkę. Ursus tam się męczy, podejrzewam, że 60 też już skończyła robota, opryski to jeszcze troszeczkę potrwają. 80, no i w sumie będziemy powoli już kończyli ten odcinek. W następnym odcinku będziemy, na pewno będziemy kontynuowali tutaj prace polowe, a w międzyczasie ja będę sobie rozrzucał obornik. I tak to będzie wyglądało, jak zobaczcie, elegancko tutaj robi ta siódemka swoją robotę. Nasiona załadowane chyba. Dobra, to chyba nie, bo tutaj ten siewnik duży nie jest, nie ma dużej pojemności, ale sobie tutaj Proximę. Nie, chociaż tak naprawdę wystarczy chyba. To sobie wrócę tą Proximą, ale najpierw siódemkę, widzę 80 skończyła robotę, fajnie. 16 już tam skończona, ale cały czas to jeszcze wstrzymujemy się. Dobra, to sobie cofnę. Niech ta siódemka... Nie zrobiłem wcześniej tutaj jak gdyby trasy na dojazd, bo myślałem, że wystarczy tych nasion, ale się myliłem. 400, dobra, rozpocznij nie od pierwszego, tylko najbliższy rozpocznij. I siódemka sobie, mam nadzieję, zacznie w tym samym miejscu, w którym tu skończyła, chyba tak. Dobrze, dokładnie. Tu jeszcze mam nasiona, tak więc ja sobie pojadę do tego huba. Wrócę, 80 skończyła i ona teoretycznie, aha nie, ona nie ma z powrotem, jak gdyby nie ma z powrotem drogi, żeby wróciła do tego hubu, bo ja tam tylko połączyłem dwa kursy, a mógłbym jeszcze teoretycznie dołożyć jeden, ale wydaje mi się, że ona zakończyła na polu. W przyszłości będziemy jeszcze dodawali tych kursów, tak będzie coraz więcej, tam Ursus... Widzę, że miał początkowo jakieś problemy, żeby tam dojechać, ale sobie chyba poradził z tym, bo żadnego już czerwonego monitu tutaj nie mam. Tu zaraz pojedziemy sobie na samym zakończeniu sprawdzić, jak to tam wygląda. I tak to będzie, tak to będzie. Będzie wszystko tutaj buczało. I szybko będzie się tutaj rozwija akcja, no bo na te wszystkie traktory można. Tylko, że będzie, to wymaga troszeczkę... ogarnięcia tej całej sytuacji, bo tu kilka rzeczy będzie chodziło. No a tak jak mówiłem, o kurczę, na oparach 18 litrów zostało tu jeszcze, tutaj czekajcie, sobie włączę ten, no tutaj zaorane, tutaj traktor, jeszcze zobaczymy, jak tutaj się wygląda. O, się drugim razem, dwa razy po kolei, jak to jest? A nie, 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 on nie po kolei. Tylko, że ten ostatni przejazd ma, zobaczcie, o, tak, że po krawędziach już jedzie. Bo tu w sumie jest, zacząłem tak siew, że chyba sobie zrobię na pracowniku resztę, bo tutaj są nieregularne kształty i cosplay tutaj wariuje, ale sobie wymyśliłem tak, że najpierw sobie uwrocia zrobię na cosplayu, a resztę spuszczę na pracowniku, na zwykłym pracowniku i on tutaj ma drugi objazd, jak gdyby, tak, tylko, że tak wygląda, że niby jedzie po tym samym, ale nie, to nie jest dokładnie ta sama, tylko że on już teraz jedzie na maksa, o widzicie, nie jest dokładnie to sama trasa. On tutaj sobie będzie to dookoła objeżdżał, bo w sumie o to mi chodziło, żeby on je objechał tutaj całe pole dookoła, a resztę to w środku, to zrobi tutaj pracownik jednak. No dobrze.
tym odcinku to wszystko. Tutaj się będzie działo cały czas. A w następnym odcinku, no kurczę, tu będzie na tym polu trochę. No wybitnie niedobre, jeżeli chodzi o cosplaya. Ale jakoś tutaj zaczyna, jakoś to ogarnia się tutaj. Tutaj jeszcze będę poprawiał, jak sobie na samym końcu poprawię tutaj. Bo tutaj no rzeczywiście, o na przykład, chociaż ja wiem, może to zostawić i później i tak kombajn tego nie zbierze. No ale zobaczymy jeszcze. W każdym razie w tym odcinku to już wszystko. Rozpoczęliśmy nowy sezon. Z nowym traktorem. Fajna rzecz, fajny klasik. No i w tym klasikiem będziemy w następnym odcinku rozrzucać obornik, jeszcze nie wiem na których polach, ale tego obornika jest ile? Tam 60 ton. Zaraz zobaczymy, 60 ton? Czy mam, czy może jest tam mniej? 61 ton, no to będzie troszeczkę, na kilka, no tak mi się wydaje, że na dwa pola wystarczy. Ja tu jeszcze zerkam na Ursusa. No on tutaj swoją robotę zrobi, jeszcze chyba dwa razy objedzie i się zatrzyma. I wtedy puszczę pracownika, on będzie jeździł w pracownik. Później znowu zrobię ten sam myk z tą drugą częścią pola też. Najpierw objadę sobie u wrocie, a puszczę pracownika przez środek i to tak będzie wyglądało, bo no gdybym ja to miał sam siać, to to mi zajęło, nie wiem, chyba z godzinę. A dzięki temu cosplayowi ja to sobie zredukuję ten czas. Znaczy, to też będzie siało. Ten siew będzie trwał około godziny, tylko że ja tam nie muszę już być po prostu. I o, w tym tkwi właśnie ten pomysł na stosowanie cosplaya. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mam nadzieję, że wam się podobał nowy traktor. Oczywiście tych traktorów za jakiś czas będzie jeszcze więcej, bo coraz więcej prac i coraz więcej traktorów potrzebuję. Tak więc na pewno będą jeszcze co najmniej dwa traktory i będzie jeszcze jeden kombajn. Pamiętajcie, że jeszcze nie wziąłem kredytu, więc spokojnie, kasa jest. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.